czas pandemii jakoś tak bardzo w sposób wyraźny pokazał nam, kto tej pomocy najbardziej potrzebuje. Teraz taka wyniknęła ta już sytuacja, gdy chodzi o to małego dziecka przy ulicy Świętego Kazimierza, które prowadzą siostry zakonne, które poprosiły nas o pomoc. No i taka zrodziła się idea pomocy dla nich, dla tych dzieci. W związku z tym, z osobami z Caritasu, z pracownikami, rozpoczęliśmy taką akcję pod nazwą Tak Pomagam, ale dla tych dzieci konkretnie, zbierając paczki, zbierając rzeczy, z których można byłoby zorganizować paczki. Tam są konkretne rzeczy. Można przynosić całe paczki, można przynosić poszczególne elementy tych paczek, bo siostry poprosiły konkretnie nawet właśnie na święta dla tych dzieci przygotować słodycze, jakieś zabawki, gdy chodzi o samochodziki, coś ciepłego do ubrania, oczywiście nowe rzeczy dla tych dzieci. Siostry poprosiły też o pampersy, ponieważ są w bardzo trudnej sytuacji, jak i finansowej, więc to też staramy się znaleźć. I inhalatory, myślę, że na ten czas pandemii także bardzo potrzebne i przydatne. Więc na chwilę obecną udało nam się już zebrać troszeczkę tych rzeczy, ale to nie jest jeszcze to wszystko, więc cały czas gdzieś tam pukamy, dopominamy się, przypominamy się poprzez naszą stronę internetową Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i poprzez no właśnie choćby takie portale społecznościowe jak Facebook, gdzie gdzieś tam ciągle się przypominamy, prosząc o taką pomoc. Można tam nas tam odnaleźć z wyszczególnionymi rzeczami, które można do nas ciągle tutaj do Caritasu na Staszica 14 przynosić, o co bardzo zresztą prosimy.